Niech się pani nie boi, że ja panią porywam, ja tylko przepuszczę autobus z tyłu, dobra? Dobra, a pan od której odjeżdża? 32. Nie, tamten przyjechał i kończy pracę, a ja za niego teraz jeżdżę. Nie, gdzie te tłumy? Gdzie ci wszyscy chętni ludzie, no? Do szkoły muszą iść. Kto? Nikodem? No nie wiem, no może też. Aha, okej. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, wiesz? Naprawdę. Nie spodziewałem się. W sensie jak to jedzie? Tak, że bardzo pozytywnie i na takich nierównościach, wiesz, gdzieś tam na Bordestową pojechałem. Tam zawsze wytelepię. Naprawdę, pozytywnie. Oprócz dziwnej przygody rano, to... Gdyby nie kabina, gdyby nie ten kokpit, to bym powiedział, że konkurencja, że jest lepszy od Mana, nawet bym powiedział. Można analogowy do elektryka zamówić, tego myślisz? Myślę, że tak. Ten Aktia w sensie, ten co mają węgierowie. Machali czy nie? Nie? Nie jestem pewien. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, no bałem się też, że w okularach będzie słabo widać, czy coś. Nie ma problemu. I lusterka dobrze widać w słońcu. W okularach też widzisz tego lusterka? Tak, dobrze. Nie ma problemu. W tym trybie, w trybie auto, one są jaśniejsze niż w trybie dziennym. Aha. Się jeszcze bardziej rozjaśniają, więc jeżeli chodzi o lusterka, to naprawdę... Tu się bałem, wiesz, że będzie gorzej widać, że się światło będzie... Przez filtr UV na przykład czasami tak jest. W okularach, że słabo widać, nie ma żadnego problemu. Oczywiście się słońce odbija, bo to jest dalej, wiesz, błyszczące. To wiadomo. No, ale... Poza tym naprawdę. Mniej baterii zużywa, no bo był naładowany, ale parę godzin chodził na bazie, grzał się. Właściwie 2 godziny był odpalony. Z ogrzewaniem włączonym w środku. 8% zeszło. 91 jest, było 99, tak. Cały czas pokazuje 250 zasięgu. A on ma już 2 lata. No. No dlatego być może te akumulatory rzeczywiście zasadnicze już
odmówiły posłuszeństwa.
ile już tu z 10 minut to skrzyżowanie pokonujemy? No. Tu jest dramat. Jakby chociaż tu zielona strzałka była, albo tam, w lewo. Zjeżdża. To 145. A nie.
Kto chce przełączyć wyświetlacz? Ja mogę. No to dawaj. Dobra. No to proszę. Jak to mam? A dobra. Wysunąć w lewo trzeba. A, dobra. Wysunąć zupełnie, tylko tam musi ją podgiąć. I w drugą stronę. No dobra. Ta jest. Ludzie mają. A, to jest tak. Tak jest. Teraz? Dziękuję. Strasznie często światła nie działają i ilekroć światła tu nie działają, to się lepiej jeździ i nie stoi w korku. To jest ciekawe. Niby duże skrzyżowanie, a tu naprawdę zawsze jest lepiej. W tych godzinach to jest linia dla miłośników, no. Nikt nie wsiada, nikt nie wysiada. Chyba, że przypadkiem. Kiepskie porównanie. O, kiepskie. Dawno nie jechałeś. Też nie. Mogło konekto. Jak nowe konekto. Ale tak aż nie klekoczy. To fakt. No i przede wszystkim nie robi dym, 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 dym. To jest, ale nawet jakby to był... Elektrycznej karusie? Tak, jakby to był nawet zły autobus, to drzwi ma lepsze, a nie jest zły, naprawdę. Jestem tak pozytywnie zaskoczony. Oprócz rzeczy, no, naprawdę, tak, która fajnie działa. Bardzo fajne jest rozwiązanie, którego ja nie spotkałem w innych autobusach.
jak zamknę drzwi i ktoś stoi w fotokomórce, to one będą cały czas robić pip, 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 aż ktoś się odsunie. I to jest fajne. Nie mam pojęcia. Dzisiaj miał awarię małą, więc czas pokaże. Przyjeżdża, serwis będzie się nim zajmować dzisiaj po południu. Zobaczymy, co tam wykombinują. Ale plan jest, że ma jechać. Plan jest, że ma jechać, tak. Ale plan był też, że dzisiaj od rana ma jeździć. No. Ojej. Gaz się skończył. A jakie fajne miejsce na trójkąt ma, to są reklamy na szybie. No tak. Jeszcze dodatkowo reklamy w Beknie. Widać, że serwis jest polski. Serwis, no. Jak wrażenia, drodzy państwo? Panowie, sami panowie są. Bardzo
O, Nikodem, aczkolwiek, dobra. Nikodem zawsze jest, aczkolwiek u ciebie. Aczkolwiek u ciebie zawsze jest coś negatywnego, no tak. To dawaj. Co jest negatywnego? Głośny jest przy wyższych prędkościach. No, ma ekran dotykowy w pulpit. Znaczy to, to się nazywa? Znaczy to, nie wiem. No tak, chyba touch tak. To jest fajne, to jest nowoczesne, ale nie uważam, że to jest dobre. Przede wszystkim... Posiada jeszcze sensor, który pokazuje, czy samochód jest blisko, czy daleko, jeszcze... To tak. Ale nie podoba mi się to, że ja zawsze, na przykład chcąc włączyć przyzwolenie, czy przystankowy, zawsze muszę spojrzeć, czy dobry przycisk wcisnę, czy dobrze w celu mnie. Tak. Jak mam fizyczny przycisk, tak, albo wajchę, albo coś, no. To ja mogę bez patrzenia patrzeć w lusterko i już złapać i wiem, co to jest za przycisk, tak? Bo inny kształt ma przycisk od drzwi w większości autobusów, inny od przystankowego, to jest zawsze jakoś umieszczone. Tu to muszę zawsze spojrzeć, który przycisk chcę wcisnąć, nie? Więc to rzeczywiście wymaga tutaj większej jakiejś ilości skupienia. Ale Nikodem, jeszcze jeden minus. Ale powiedz mi taką rzecz, bo mówisz, że jest głośny. Ale jest głośniejszy od innych elektryków, twoim zdaniem? Czy jest po prostu głośny jak to elektryk, który ma skrzynię bezstopniową? No jest trochę głośniejszy od Mercedesów. Nie wiem, przykładowo od Hecitaru? No trochę głośniejszy jest, przy wyższych prędkościach jest. Ale od Hecarusa chyba nie jest głośniejszy. Nie, to nie. Ja tu tego nie słyszę, żeby on był głośniejszy, ale tam to rzeczywiście słychać. No też ta oś napędowa jest dużo bliżej tutaj przodu niż w dwunastce, tak? Zawsze te 3 metry różnicy między osiami. Ale jeszcze na minus jest brak lusterek. No, że niestety mają tam kamery tam wmontowane z boku i mają... To ma zalety. Tak. Na przykład nie trzeba tak na znaki uważać, tak? Jak jadę przy krawężniku, to się nie muszę martwić, że tam coś wystaje, nie? Tak. Bo lustro wystaje poza obrys. I to jest koniec zalet tych elektrycznych, tych właściwie wyświetlaczy w miejsce lusterek, tak? To jest kwestia przyzwyczajenia. Jakby ktoś cały czas takim jeździł, to myślę okej, okay, nie? To się można do tego przyzwyczaić. Ale czy to jest lepsze? No, ja się boję cały czas, że to się na przykład, nie wiem, popsuje, wyłączy coś i wtedy jest koniec. Nie pojedziesz. A kto wyświetlacze teraz przełączy? Teraz mogę ja. No to dawaj. A widzisz, i to jest problem, no nie ma dostępu do sterownika przy drzwiach otwartych. No tak, ale jest taka ciekawostka, bo w tych pulpitach mają, jak wciskasz jakiś przycisk, to tam dźwięk wydaje taki. Tak, no. Mi się to kojarzy z tym dźwiękiem Windowsa, tam 95. Aha. No, dzwonek taki z Windowsa starego. Ja nie wiem, Krzysztof, czy to czasami nie jest na Windowsie właśnie jakimś CE? Jest. To nie jest Linux, nie to jest... na takim starym. No, to nie jest Linux. To jest też dziwne, że to nie jest na Linuxie. Dobra, to też sobie zrobię zdjęcie z tego. Proszę bardzo. Taki zwykły karton, fajniejszy. No, on ma, na przykład jest ciekawe tutaj, o, miejsce, żeby bilet sprzedać. No to w zasadzie wszędzie jest, oprócz tramwaju Moderusa, jak on się nazywał, ten taki niebieski, co jeździ, to on nie miał też miejsca, tak? Na pewno dwa duże negatywy, które ja widzę we wnętrzu, to jest kierownica, która przy kręceniu, tu się strasznie haczy, to jest strasznie ostre tutaj, przy tym plastiku. I druga wada, to jest duże, drzwi są niż w normalnym Urbino, tym 989LE, kabina jest jakby większa, bo są mniejsze drzwi, mniejszy tu jest schowek. Więc schowek na jakiś taki plecak czy coś jest z tyłu duży, ale nie ma do niego dostępu. Nie da się, no trzeba tak naprawdę złożyć fotel, oparcie, tak? Wtedy dopiero, jeszcze kurtki nie można tu mieć i wtedy dopiero można skorzystać z tego dużego schowka. Ale wydaje mi się, że jest więcej. Wiesz co, w 8-9 to ja tutaj nogą ciągle walę o tą kabinę już, nie? I z lewej strony walę o ręczne na przykład w 8-9, bo jest mniejsza kabina. A tutaj przez to, że ten ręczny teraz jak w osobówce jest guzikiem, to już jest jakaś różnica. Ale tych schowków dalej jest za mało, no. Tak mi się wydaje. Ten schowaczek tu jest malutki, w kartonach, tu jest głęboki schowek, tak?
tu też jest tylko jeden uchwyt na kubek. Jeden. No jest uchwyt na kubek i taka mała półeczka i koniec. Ale nie ma schowka dla kierowcy tutaj, czy jest? Wiesz co, tu jest chyba duża jakaś elektryka, bo mówię, nawet ta półka tu jest strasznie wąska. Tu normalnie A4 wchodzi dokumenty, a tutaj nie ma, nie? Te kartony z gryfu są szersze i to też przez to właśnie. Są takie prawdziwy autobus. No tak, zgadza się, to jest normalne na szerokość. To. Więc tak, ma ciekawy mikrofon, inny. W sumie nie wiem, gdzie się go włącza. Może z przyciskiem na tym fajnym panelu. No nie wiem. Co? Halo, halo? Nie. Bo jest przycisk z radiostacją, ale nie wiem, co zasadniczo robi. Nie wiem, gdzie się włącza mikrofon. Może z boku, gdzie są przyciski. No właśnie nie ma, wiesz, ani tu na tym. Regulacja kierownicy, reset drzwi, światła awaryjne są z lewej strony. I nic więcej nie ma, i wyłącznik prądu. Więc gdzieś jest, albo nie ma, taki przycisk. No. Jest nowoczesny, wygląda nowocześnie. O, jeździ się dosyć normalnie. Dosyć słabo przyspiesza, na przykład. Tak, szczególnie z dołu. No, no Ikarus też w ogóle, Ikarus to była rakieta, nie? Ale Ikarus jak przyspieszał, to było widać na poziomie naładowania, że to schodziło w oczach, tak? A tutaj, no, cały czas 250 km zasięgu mamy, to aż się wierzyć nie chce. I potem dojedziemy na węzeł i spadnie do 100. No, może tak być, no ale tej baterii ubywa, 10% ubyło, równo baterii. Do tej pory z dojazdem z Żukowa 2 godziny stał, odpalony w Żukowie z ogrzewaniem, chodzi o ogrzewanie, tak? Chociaż ogrzewanie, piec jest spalinowy tutaj, tak? No, to taki plus chociaż. No plus i minus. Ci od ekologii powiedzą, że to jest minus, a praktycznie jest to plus, tak? To może niech Greta przyjdzie, się wypowie. No, myślę, dla niej to jest za mało elektryczne, więc nie przyjdzie. No, właśnie. A jak wnętrze? Mnie troszkę tutaj dziwi ten ostatni stopień, który jest strasznie wysoki. No już tam głową, no, w tym ostatnim rzędzie już wygląda. W 8-9 tam są te stopnie inaczej rozłożone, nie ma takiego wysokiego stopnia tam, nie? Nawet podłoga jest bardzo fajna. Podłoga jest ładna, tylko strasznie droga jest ta podłoga. Ale jest ciekawa ta podłoga rzeczywiście. Fajne fotele są takie. No przede wszystkim nie ma półtoraka tutaj, to jest też ta różnica. Tu jest taka śmieszna poręcz, też nie wiadomo w sumie do czego. Taka niziutka. Ciekawe są te poręcze z tyłu, za drugimi drzwiami, bo tam są takie wiszące, nie do ziemi poręcze. Te rączki są skórzane, śmieszne, takie te... Ale jest błąd, widzę. Że? Tutaj jakiś... Jest, zapaliło się dzisiaj wspomaganie, tak, teraz po południu. No, nie chcę go gasić. Prawdopodobnie jakbym go zgasił i odpalił, byłoby ok, ale jakoś tak nie mam odwagi go zgasić. To tak jak była sytuacja, że... Dobra, zgasimy. Kłopot to w ogóle musiał być resetowany. Drzwi. Nie wiem, czy to coś takiego. Nie, w Ikarusie badziewny był ten alarm nad drzwiami. No tak, jak w starych Ikarusach. Nie wiem, przykładowo 415 chyba, czy tam 430. Nie wiem. Tam takimi nie jeździłem, a najbardziej 280 czy 60 na imprezach to były. O, widzisz, naprawiłem wspomaganie. O, działa. I już można pomyśleć, że to jakiś Solaris od Chińczyków, tak. Nie ma błędu. Podróbka. Właśnie. Od Chińczyków, no. No tak jak ten Ikarus. No tak jak Ikarus, że musiałeś jakby w błąd, co musiałeś zresetować. No tak. Nie, ale ten elektryczny Ikarus też spoko, tylko słabszy dystans, no i ma... Gdyby ten Ikarus był dopracowany i troszkę ktoś tam mocniej zadbał o wykończenie wnętrza, spasowanie i tak dalej, to nie byłby zły. To naprawdę nie byłby zły. Tylko te dźwięki, te przyciski, trzeszczące klapy, jakieś tam właśnie no, problemy, które miał ten konkretny egzemplarz, tak? No to tak, no ale jak życie pokazuje... No nie wiem, no tam skin to w ogóle brany? Tam był chiński silnik, tak. Słuchaj, a w Solarisie myślisz polski silnik? Nie, niemiecki. No jak, niemiecki jest, myślisz?
No nie jestem pewny, ale obstawiam, że ZF chyba. A ZF silniki robi też elektryczne? No ZF to tak, no we Citaro jest montowane. No to pytanie, jaki tu jest silnik, no bo bym się nie zdziwił, no nie ma tam żadnych chińskich znaczków rzeczywiście z tyłu, ale... To już w ogóle nie jest polski, jest hiszpański. No właśnie. No tak, bo teraz kaw przejęło. Ale kto nie wie, ten wie, że jest polski, no. No. I tak mówię. A ty dzisiaj ten, ubrany jesteś odpowiednio. Wczoraj byłeś manowsko, a dzisiaj jesteś ten. Czekaj, też miałem to pod spodem. Tak? No. Przygotowany. No. Czekaj, też jeździliśmy z Lagisem. Fajnie, że nawiewy ma normalnie regulowane, a nie gdzieś tu z jakiegoś tabletu czy wynalazku. To tak. Tymczasem Solaris piątej generacji. Prezentujemy Państwu nową technologię nawiewów, generowaną z przycisku, który jest umieszczony pod fotelem kierowcy. Tak, no. Tak będzie. Ciekawe, jak piąta generacja będzie wyglądała. Dużo zużywa ogrzewanie, widzę, spalinowe. Albo jest strasznie mały zbiornik, bo... 4-5%. To połowę tego, co prądu, zużyliśmy paliwa. Tak.